Cześć. Dziś opowiem o bryłach mających wspólną nazwę – graniastosłupy. Nazwę ich poszczególne elementy opowiem o pewnych grupach tych brył, o przedstawieniu ich obrazu na płaszczyźnie. Pokażę też, jak liczyć pola i objętości graniastosłupów. Będzie dużo wiedzy i dużo rysunków. Myślę, że w sumie ciekawy film. Zapraszam. Graniastosłup to taka bryła, która ma dwie identyczne podstawy, a ściany boczne są czworokątami. I mówimy o graniastosłupach prostych i pochyłych. Proste to takie, które mają ściany boczne będące prostokątami, a pochyłe, no to tak jakby je po prostu przekrzywić, wtedy ściany boczne są równoległobokami. Na rysunku obok zaznaczono poszczególne elementy. Podstawy graniastosłupa, w tym przypadku są to przystające, czyli identyczne pięciokąty, ściana boczna, zaznaczona na żółto, krawędź podstawy, zarówno na górze, jak i na dole, oraz krawędź boczna. Wymieniamy również pewną grupę graniastosłupów o nazwie graniastosłupy prawidłowe. To takie graniastosłupy proste, które mają w podstawie wielokąty foremne. To przykład. W podstawie jest sześciokąt foremny, więc ta bryła to graniastosłup prawidłowy sześciokątny. Nazwę bierze od swojej postaci. Graniastosłup, w którym wszystkie ściany są prostokątami, to prostopadłościan. Taki jak na rysunku. Na pewno go znasz, przypomina pudełko. Przy oznaczeniach jak na rysunku mamy: podstawa ma wymiary A i B, a wysokość H. Wówczas przydatne będą Ci w zadaniach dwa wzory na objętość takiego prostopadłościanu, A razy B razy H, oraz pole powierzchni całkowitej, oznaczone jako PC. To będzie 2 razy A razy H, 2 razy B razy H i 2 razy A razy B. Rysunek, który się pojawi za chwileczkę, wyjaśni nam ten drugi skomplikowany wzór. Przecinając prostopadłościan wzdłuż kilku jego krawędzi, tak aby otrzymać jednolitą figurę płaską, otrzymamy siatkę prostopadłościanu. Jest to figura składająca się z dwóch prostokątów, takich samych, które są podstawami, i czterech prostokątów, które są ścianami bocznymi, po dwa o jednakowych wymiarach. Na rysunku obok przedstawiona jest przykładowa siatka prostopadłościanu. To najprostszy graniastosłup, którego wszystkie ściany są kwadratami. Przypomina niektórym pudełko lub klocek. A to najprostsza siatka sześcianu, jaką możesz narysować. Masz sześć jednakowych kwadratów o boku A. Łatwo stąd policzysz pole powierzchni całkowitej takiego sześcianu. PC równa się 6 razy A kwadrat. Oraz objętość, którą oznaczamy literą V. V jest równe A do potęgi trzeciej. Tą ostatnią wielkość mierzymy w jednostkach sześciennych. Najczęściej używaną jest litr równy 1 decymetr sześcienny. Jest to tyle, ile zmieści się w sześciennym pudełku o boku 1 decymetra. Używa się też jednostek 1 metr sześcienny, centymetr sześcienny i milimetr sześcienny. Aby zamienić jednostkę większą na mniejszą, stosujemy zasadę: mnożysz przez 1000. Na przykład 1 metr sześcienny to się równa 1000 decymetrów sześciennych, czyli 1000 litrów. Aby sobie wyobrazić, jaka to wielkość, podam, że w zwykłej wannie mieści się 300 litrów wody. Więc 1 metr sześcienny, no to ponad 3 takie duże wanny. I dalej, 1 decymetr sześcienny to 1000 centymetrów sześciennych, 1 centymetr sześcienny to 1000 milimetrów sześciennych. Z ciekawszych jednostek objętości używanych w Stanach i Wielkiej Brytanii mamy jeszcze galon, buszel i baryłkę. Kiedy w telewizji słyszysz, że cena baryłki ropy wzrosła, to właśnie chodzi o jednostkę objętości, równą ponad 6000 litrów. To sygnał, że i u nas cena benzyny wzrośnie.
Bryły, zwane graniastosłupami, towarzyszą nam w codziennym życiu. Wystarczy pójść na osiedle bloków. Zaręczam, że mają kształty omawianych przeze mnie brył. Większość opakowań produktów kupowanych w sklepach też jest tego kształtu. Żyjemy w prostopadłościennych pokojach. Myślę, że takie kształty otaczają nas zewsząd. Teraz zadania związane z graniastosłupami powinny być dla Ciebie łatwizną. Zapraszam do sprawdzenia się w zadaniach testowych i życzę powodzenia.